20 września 2015, tuż po locie z Braunschweigu, 350 km. Stan hodowli, zdrowotność. Na lot finałowy w ramach oddziału OS-Sever zakoszowałem. No jedzcie sobie, jedzcie sobie. Zakoszowałem 39 gołębi. Wczoraj wróciło 34. Lot okazał się dosyć uciążliwy. 5 gołębi nie powróciło na noc. Być może rano jeszcze któryś przyleci. Niemniej jednak loty od 350-400 km dopiero pokazują właściwą wartość gołębi. Loty krótkie służą tylko do wyrobienia kondycji fizycznej. Wczoraj najlepszą samiczką okazała się wyżymaczka, córka Kubusia i Pstrej 1089, która jako młoda zwyciężyła w locie Suwałki 650 km pod wiatr. Tam połączyłem na linię Avanti Heinza Fulgoniego, który miał 5 razy pierwszą nagrodę. To okazało się sukcesem. Dzisiaj odbędą lot luzujący z Gór Izerskich około południa. W tej chwili jeszcze się nasycą bez porannego oblotu. Dopiero będzie trening z odległości około 30-40 km. W ciągu tygodnia zrobią trening z 70 i za około 2 tygodnie polecą na długi dystans około 500 km. To będzie taki kulminacyjny punkt sezonu. Jak widać, wczorajszy lot bardzo dobrze poleciały. Ze wstępnych obliczeń, wczoraj pobieżnych, moja wyżymaczka zdobyła pierwszą nagrodę w ramach oddziału. Jest to ukoronowanie sezonu pracy hodowlanej. Widać, gołąbki są zdrowe. Pomimo wczorajszego trudnego lotu, uciążliwego przy bocznym wietrze i lekko w dziób, poradziły sobie. Zdrowotność jest bardzo dobra. Liczne pióra puchowe. Wszystko jest w najlepszym porządku. Teraz tam sięgają za gritem i witaminerałem. Zaraz im dosypię świeżą dawkę, uzupełnię. Do wody wczoraj dostały tylko glukozę z witaminą C. Dzisiaj to samo. Nie stosuję nic innego. Być może w tygodniu uzupełnię im elektrolitem, ale to zobaczę od ogólnej ich kondycji. Tymczasem pozostawiam gołąbki przy posiłku. Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.